Ponad 4 miliony złotych środków marszałkowskich zostało rozdysponowanych. Pieniądze trafią także do Polic, dają szansę realizacji lokalnym inicjatywom. 27 lipca na boisku sportowym w Dobrej przedstawiciele gmin powiatu polickiego spotkali się z marszałkiem województwa, by omówić zaplanowane inwestycje i podpisać stosowne umowy. Pomorze Zachodnie przekazało dofinansowanie w kwocie ponad 4 milionów 300 tysięcy złotych. Spotkaliśmy się tutaj, żeby podpisać kilka umów w związku z rozstrzygniętymi konkursami, które realizujemy zarówno w oparciu o fundusze unijne, jak i o budżet województwa. Bardzo się cieszę, że dzisiaj podpiszemy umowę na dużą inwestycję, na budowę drogi w gminie Dobra. To jest droga, która została wsparta z programu rozwoju obszarów wiejskich. Gmina Dobra otrzymała dotację w wysokości 4 200 000 zł na budowę ulicy Morenowej w Mierzynie wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Łukasińskiego. Cieszymy się, że dostaliśmy mały grant na dofinansowanie i wymianę oświetlenia na tym boisku. Jeżeli tutaj stoimy i widzimy te lampy, które są bardzo, bardzo stare, a wymagają już naprawdę wymiany, ale przede wszystkim oszczędności, żeby było tutaj tańsze utrzymanie, to właśnie dzisiaj na wymianę tego oświetlenia też podpiszemy mały grant. Po 15 tysięcy złotych z grantów sołeckich trafi do Tanowa, gdzie powstanie skwer integracji międzypokoleniowej, oraz do Pilchowa z przeznaczeniem na budowę posadzki pod Wiatą na terenie obiektów sportowych. Taką samą kwotę otrzymało sołectwo Bezrzecze, które poprawi bezpieczeństwo na swoim boisku. W ramach grantu będziemy poprawiali infrastrukturę na Orliku, który u nas już funkcjonuje. Zauważyliśmy taką potrzebę zmiany tej infrastruktury, podwyższenie ogrodzenia, czyli tak zwanego piłkochwytu, w związku z tym, że powiat Police również obok realizuje swoją inwestycję, powstaje nowa ulica, żeby jednak te korzystanie z tego obiektu było bezpieczne i wygodne. Powiat Policki z programu Małej Infrastruktury Sportowej otrzymał dotację w wysokości 30 tysięcy złotych na budowę 80-metrowej bieżni jednotorowej oraz skoczni do skoków dal na terenie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Policach. Ze swojej strony jako powiat policki bardzo cieszę się z tego grantu. On jest niezmiernie istotny, szczególnie jeśli chodzi o społeczność osób niepełnosprawnych, bo to boisko, które dzięki dofinansowaniu będziemy mogli doposażyć, bo w zasadzie już tam pewna część infrastruktury sportowej istnieje, jest niezmiernie ważna dla tych właśnie osób niepełnosprawnych, bo no ich stan zdrowia determinuje szanse na dobre, lepsze życie. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele sołectw, gmin i powiatu polickiego oraz województwa zachodniopomorskiego. Bo te granty można wymyślać, można je tworzyć, ale jeżeli nie będzie ludzi, którzy chcą z nich skorzystać i którzy potrafią napisać wniosek, to nie będą wykorzystane. Gratuluję Wam wszystkim bardzo serdecznie i mam nadzieję, że się niedługo spotkamy, jak już zostaną one zrealizowane. Dofinansowania przyznano w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich, grantów sołeckich oraz małej infrastruktury sportowej.